Cześć, mam na imię Ola i witam Cię dzisiaj na Mobility Yoga, czyli będziemy pracować nad stawami, będziemy zwiększać zakres ruchu w stawach, to konkretnie w stawie biodrowym oraz wzmacniać staw biodrowy. Zapraszam Cię do ćwiczeń. Zaczniemy od pozycji dziecka. Przejdź do klęku, odłóż biodra na pięty, zrelaksuj szyję. Skoncentruj uwagę na oddechu. Z okrągłymi plecami przejdź do klęku i z prostymi zejdź z powrotem. Wydech zaokrąglij i wdech wróć. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Jeszcze raz, wydech i wdech. Zatrzymaj się w klęku podpartym i przełóż teraz ręce powoli do tyłu i wracaj z powrotem do przodu. Jeszcze raz, przełóż do tyłu i wracaj. Ostatni raz. Teraz ustaw palce na zewnątrz i delikatnie pobujaj się na boki, zwiększając zakres ruchu w nadgarstkach, bardzo delikatnie. I wróć do centrum. Poruszaj ramionami. Teraz postaraj się zapaść w klatce piersiowej, tak żebyś poczuła, że łopatki się odklejają. I z wydechem postaraj się odepchnąć podłogę, przykleić łopatki do ściany klatki piersiowej. I dwa razy powtórz wdech i wydech w górę. Ostatni wdech i wydech. A teraz przyspieszymy tempo. Wydech w górę. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Wróć na pięty. Kolejnym wydechem z prostymi plecami do góry, z okrągłymi w tył. Obserwuj plecy. Zwróć uwagę, który moment jest dla Ciebie najtrudniejszy. Postaraj się usiąść z okrąglonymi plecami na pięty. I ostatni raz. Wróć do klęku podpartego i połącz kolana. Odepchnij podłogę. Poczuj, że mięśnie brzucha są aktywne. Podnieś prawą stopę. Teraz spróbuj pracować w stawie biodrowym, czyli w trakcie rotacji nogi na zewnątrz. Biodro ma wewnętrzną rotację, czyli będzie pracowało do środka. Zamykane będzie biodro. Natomiast w trakcie tego ruchu, gdzie stopa idzie do środka, jest otwarcie stawu biodrowego. Poobserwuj pracę. Postaraj się skoncentrować uwagę na biodrze. Ma to być praca w stawie biodrowym, a nie praca w stawie kolanowym. Wróć do siadu i rozluźnij się. Z powrotem do klęku i zrobimy to samo na drugą stronę. Pierwszy ruch odpychania. Zaangażuj brzuch i teraz powoli obserwuj pracę w stawie biodrowym. Ruch zamknięcia i otwarcia, czyli pracujemy nad rotacją wewnętrzną i zewnętrzną w stawie biodrowym. Postaraj się nie poruszać biodrami. Wyobraź sobie, że kładziesz tacę ze szklankami na plecach i ona ma cały czas być nieruchomo. Praca nad mobilnością zawsze jest połączona ze stabilnością, czyli zwiększamy zakres ruchu tylko do tego momentu, gdzie czujemy, że utrzymujemy stabilizację ciała, tutaj konkretnie części biodrowo-lędźwiowej. I wróć na pięty. Rozluźnij barki, zataczaj duże koła. Na zmianę, prawa, lewa do tyłu.
wydechem ręka idzie do boku i wdech wracamy. Wydech i wdech. Druga strona. I ostatni raz. Skręt, długie plecy. Powrót, druga strona. Teraz rób tyło pochylenie miednicy i przodo pochylenie. Postaraj się wyizolować ruch, czyli nie dodawać ruchu klatki piersiowej, tylko jak najmniej poruszać górną częścią pleców. Skoncentruj uwagę na miednicy. Zwróć uwagę, że ten ruch to jest z tyłu pochylenie miednicy, ten ruch to jest przodu pochylenie. Wydech do tyłu, wdech do przodu. Jeszcze trzy razy. I ostatni raz. Jeszcze chwilę poświęcimy uwagi na nadgarstki. Dookoła. Przejdź do psa z głową w dół. Zadzieramy palce, odepchnij podłogę i najpierw wyprostuj plecy. I teraz zacznij naprzemiennie prostować kolano. Raz prawe, raz lewe. Połącz nogi, prawa do góry, zegnij kolano i teraz zataczaj koła. Rozgrzewamy biodra. W drugą stronę. Zmień nogę, lewa, w górę i to samo. Do brzucha i na zewnątrz. Duże, obszerne koła. W drugą stronę. Wróć do klęku. Pozycja dziecka, na chwilę rozluźnij nadgarstki. Odłóż głowę na podłogę. Przenieś z powrotem ręce do przodu i wróć do klęku podpartego. Połącz kolana. Spróbuj teraz z wydechem unieść kolano do brzucha, przyciągnąć i dać nogę do boku. Wróć do centrum. Wydech i wdech. Pamiętasz o tacy ze szklankami? Znów postaraj się utrzymać stabilizację i nie podnosić za wysoko prawego biodra. Zatrzymaj. Odłóż. Druga strona. Najpierw do brzucha i teraz w bok. Stabilne. Lędźwia, część krzyżowo-biodrowa. Zadzieramy palce, wracamy do psa z głową w dół. Powypychaj jeszcze mocno biodra. Na zmianę zginaj kolana raz prawe, raz lewe. I małymi krokami przejdź do przodu, zegnij kolana, chwyć za łokcie. Rozluźnij szyję i delikatnie pobujaj na boki. Puść luźno, powoli, rotuj. Unieś ostatnią głowę. Spróbujemy teraz powtórzyć pracę nad wewnętrzną i zewnętrzną rotacją w stawie biodrowym. Stań na jednej nodze, drugą podnieś do góry i teraz postaraj się skierować kolano w jedną stronę i w drugą. Ale niech ten ruch zacznie się w stawie biodrowym. Czyli teraz mamy ten ruch rotacji wewnętrznej w biodrze, a teraz zewnętrznej. Możesz położyć rękę sobie tutaj na kolcu biodrowym i na biodrze i poczuj pracę w stawie.
stawie biodrowym. Poczuj, jak raz biodro rotuje do środka, raz na zewnątrz. Właśnie nad tą pracą dzisiaj będziemy chcieli skupić uwagę nad zwiększeniem zakresów ruchu, ale również nad pracą, nad siłą w stawie biodrowym. Bo ważne jest, żeby równomiernie pracować nad siłą i nad elastycznością, zwiększaniem zakresów. Druga noga to samo. Bardzo luźna noga, kolano podążają za biodrem. Wewnętrzna, zewnętrzna rotacja. Zrobimy jeszcze kilka powtórzeń. Staraj się nie bujać na boki. Utrzymać stabilne centrum. Tak jak mówiłam wcześniej, wszystko, nad czym będziemy dzisiaj pracować, ma być połączone mobilność ze stabilnością. Czyli dopóki czujemy, że jest ciało stabilne, nie pogłębiamy lordozy, nie bujamy biodrami na boki, zakres ruchu jest właściwy. Jeżeli tylko poczujecie, że ciało za mocno buja się na boki, zmniejszcie zakres ruchu. Utrzymajcie stabilizację i rozluźniamy. Zaczynamy od powitań słońca. Ramiona do góry, wdech, spójrz na kciuki i wydech, skłon. Płaskie plecy, głowa do góry, wydech, powoli czaturanga. Możesz zrobić na kolanach, wychyl się do przodu, barkami zejdź w dół. Pies głową w górę, unieść mostek do góry i pies głową w dół. Zatrzymaj tutaj na kilka oddechów. Postaraj się wyprostować plecy. Jeżeli czujesz, że prostowanie nóg powoduje, że plecy ci się zaokrąglą, spróbuj odetchnąć się rękoma, wyprostować plecy i zostawić kolana zgięte. Jeżeli czujesz, że możesz wyprostować, nie poruszając plecami, wyprostuj. Wciągnij brzuch. Spójrz na uda. Prawa, lewa do przodu, połączymy nogi, wdech, wydech, wstajemy, wdech i wydech. I jeszcze trzy razy, wdech i wydech, skłon. Płaskie plecy, prawa, lewa w tył. Czaturanga do wyboru na kolanach lub z uniesionymi, pies z głową w górę i pies z głową w dół. Rozluźnij szyję. Prawa, lewa do przodu. Długie kroki, jeżeli potrzebujesz, kilka mniejszych. Wdech, unieś głowę, wyprostuj plecy, wydech, skłon. Wstajemy, wdech i łączymy, wydech. I jeszcze dwa razy, wdech, wydech. Wdech, prawa, lewa w tył, wydech, czaturanga, wdech i wydech. Prawa, lewa w przód, wdech. Wydech, skłon, góra, wdech, wydech. Ostatni raz. Wdech, ramiona w górę i wydech, skłon. Ardha Uttanasana, głowa do góry i wydech, prawa, lewa w tył. Czaturanga, łokcie blisko żeber. Pies z głową w górę, postaraj się nie dotykać kolanami podłogi, unieść biodra i pies z głową w dół. Połącz nogi, unieś prawą nogę w górę. I teraz otwórz prawe biodro. Rotacja zewnętrzna. I z wydechem ściągnij prawe biodro w dół, aż do rotacji wewnętrznej w biodrze. Wdech, otwórz nogę. I wydech,
Zamknij. I jeszcze raz wdech i wydech, aż stopa zrotuje do środka. Ostatni. Wyrównaj biodra. Przejdź trzy razy do deski, jak najbliżej udo do klatki. Raz, dwa, trzy. Zmień stronę, lewa noga i to samo. Rotacja zewnętrzna, otwieramy biodro i wydech, ściągamy biodro w dół, aż lewe biodro będzie niżej niż prawe. I znowu otwieramy biodro wysoko do góry i wracamy, rotujemy. Poobserwuj biodra. Ostatni raz. Wyrównaj biodra, trzy razy przejście do deski, wydech, raz, dwa, trzy. Odłóż nogę i wróć do siadu. Rozluźnij barki. Wrócimy teraz do klęku podpartego i spróbujemy połączyć kolana i jeszcze raz unieść kolano do brzucha, wysoko do góry. Stąd rotacja zewnętrzna. I teraz spróbujemy kreować rotację wewnętrzną, czyli to, nad czym ćwiczyliśmy na rozgrzewce. Stopa idzie na zewnątrz, kolano mocniej do środka. Wracamy i wracamy przez rotację zewnętrzną, aż uniesiemy kolano. Druga strona to samo. Do brzucha, na zewnątrz, stopa w górę, kolano w dół. Postaraj się dotknąć kolanem z drugiej strony łydki i wróć. Otwórz biodro, kolano do klatki, zmień nogę. To teraz bardziej skoncentrujemy uwagę na biodrach, tak żeby nie unosić teraz za wysoko prawego pośladka. Rotacja wewnętrzna, powrót. I wracamy. Druga strona. Wydech. Wdech. Wydech. I wracamy. Wdech. I wydech do brzucha. Siadamy. Luz. Rozluźnij nadgarstki. Wrócimy do psa z głową w dół. I małymi krokami idziemy na początek maty. Płaskie plecy. Wdech. Wydech, skłon. Wstajemy, wdech. I samostitihi, wydech. Podnieś teraz jedną nogę do góry. I wyprostuj kolano. Zrotuj stopę na zewnątrz, tak żeby znowu uzyskać rotację zewnętrzną w biodrze. Powoli nogę daj do boku. A teraz jak już jesteś w połowie, dokładnie na zewnątrz, to zrotuj stopę. I spróbuj dać nogę do tyłu już z rotacją wewnętrzną w biodrze. Rotacja wewnętrzna. Zmieniamy na zewnętrzną i wracamy mocno palce na zewnątrz. Jeszcze raz. Na zewnątrz. Zmieniasz do środka. I mocno zamykasz biodro. Ostatni raz. Wracamy. Zatrzymaj. Wyżej daj nogę, wyprostuj kolano, napnij udo i góra dół, wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zmień nogę. Noga postawna jest lekko zgięta w kolanie. Zrotuj udo na zewnątrz, tak żeby pięta była skierowana do środka. I idziemy na drugą stronę. Powoli zamieniasz rotację zewnętrzną na wewnętrzną. Utrzymaj biodra skierowane cały czas do przodu i wróć od wewnętrznej przez neutralną do zewnętrznej i znowu w bok, zmień i wróć od wewnętrznej, zamieniamy powoli na zewnętrzną, unieś nogę wyżej, wciągnij brzuch i noga góra dół, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
I wracamy. Powitanie słońca. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech. Prawa lewa w tył. Chaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Zatrzymaj się na chwilę, zrób głęboki wdech i głośny wydech. Rozluźnij się w pozycji. Połącz nogi prawa do góry. Wyrównaj biodra, ustaw je na tej samej wysokości. Teraz z wydechem przejdź do deski i zataczaj koła. I w drugą stronę. Przejdź do pozycji gołębia. Wydłuż nogę daleko do tyłu. I na chwilę przejdziemy do gołębia na przedramionach. Odłóż głowę. Kieruj oddech do pleców, zrelaksuj się. Pamiętaj o ustawieniu biodra na tej samej wysokości. Nie opadaj biodrem na ziemię, wyrównaj ustawienie miednicy. Przełóż jedną rękę, drugą, odepchnij się od ziemi, zadzieramy palce, noga w górę. 4, 3, 2, 1 i zmieniamy nogę. Lewa noga do góry, wdech, wyrównaj biodra, przybliż udo do klatki, przejdź do deski. Zataczaj koło w jedną stronę i w drugą. Odłóż nogę z przodu, powoli wycofaj tylną nogę, przejdź na przedramiona i połóż głowę na dłonie. Pamiętaj o ustawieniu pośladków, czyli chcesz mieć oba pośladki na tej samej wysokości. Rozluźnij barki i kieruj więcej oddechu do pleców. Przełóż ręce do boku. Zadzieramy palce i najpierw wyjdź od brzucha, czyli mocno zaangażowany brzuch. Odepchnij, podnieś nogę. 4, 3, 2, 1, góra. Odłóż głęboki wdech, ustami wydech i przejdź do siadu. Robimy teraz pozycję, która się nazywa 90-90, czyli chcemy uzyskać w obu nogach kąt 90 stopni. Noga z przodu jest w rotacji zewnętrznej, natomiast noga tylna jest w rotacji wewnętrznej. Kolano jest dokładnie pod biodrem. Przełóż ręce do tyłu, zatrzymaj przez chwilę. Pozycja 90-90 jest pozycją, w której mamy równocześnie dwie rotacje w stawie biodrowym, czyli jest rotacja zewnętrzna i rotacja wewnętrzna. Teraz powoli przenieś ciężar ciała bardziej do przodu. Chwyć za biodro tylnej nogi, czyli tej nogi, która jest w rotacji wewnętrznej. I teraz staraj się kreować mocniejszy ruch zamknięcia biodra i powrót do pozycji wyjściowej. Wydech, zamykamy biodro. Wdech, otwieramy. I jeszcze wydech. I wdech. Wydech. Wdech. Jeszcze trzy razy. Obserwuj pracę w biodrze, który ruch ci sprawia większą trudność, czy do przodu, czy do tyłu. Zatrzymaj i postaraj się na chwilę unieść tylną nogę do góry. Nie przenoś za dużo ciężaru ciała na lewą stronę, czyli tą bardziej w bok tutaj. Raczej staraj się podnieść ręce. Praca z mobilnością jest bardzo często połączona z pracą bez pomocy rąk, czyli chcemy dużo wykonać ruchów, nie
pomagając sobie rękoma. I teraz bez pomocy rąk zmienimy stronę i 90-90 na drugą. Ustaw nogi dokładnie. Przenieś ręce do tyłu, otwórz klatkę. Chwyć znowu za biodro, nogi z rotacją wewnętrzną. Pogłębiamy pozycję i wracamy. Pogłębiamy i wracamy. I jeszcze wydech. Wydech i wdech. Jeszcze chwilę. Ostatni raz. Zatrzymaj. Znowu postaraj się złapać pion, nie przenosić ciężaru ciała na bok. Podnieś nogę do góry. Wyprostuj i wróć na drugą stronę. Tylko tym razem zrobimy sobie inną wersję. Usiądziemy na piętę jednym pośladkiem, drugą nogę wyciągniemy do boku. Spróbuj teraz otwierać kolano i zamykać. Otwierać i zamykać. Ten sam zakres ruchu. Czyli mamy rotację zewnętrzną, rotację wewnętrzną. Poobserwuj ciało, który ruch sprawia Ci większą trudność. Gdzie czujesz napięcie, czy w trakcie wewnętrznej rotacji większą, czy w trakcie zewnętrznej. Zatrzymaj i przejdź wyżej na kolana. Teraz spróbujemy trochę przenosić ciężar ciała, aż kolano wyjdzie nam poza linię stopy. Wydech i wdech, wróć. Wydech i wdech, dodamy rękę. Zamknij bark, otwórz. Zamknij, rotacja wewnętrzna w barku, rotacja zewnętrzna. I wydech i wdech, dynamicznie. Ostatni. Wypchnij biodro. Mocno, aż poczujesz rozciąganie w boku, przejdź na drugą stronę. Siadamy teraz pośladkiem na drugą piętę, wyciągnij nogę do boku. I zacznij rotację zewnętrzną i wewnętrzną. Postaraj się utrzymać pion. Teraz sobie przypomnij odczucia poprzedniej strony i pomyśl, która strona jest łatwiejsza dla Ciebie. Czy prawa noga, czy lewa noga jest łatwiejsza? W której czułaś większe ograniczenie w ciele? Troszkę wyżej. Kolanem wychodzimy i cofamy z powrotem. Wydech i wdech. Głowa jest nad biodrami, czyli nie przesuwamy w trakcie do boku. Dołóż ramię, zamknij bark, otwórz. Wydech i wdech. I ostatni. Wypchnij biodro, rozciągnij bok mocno do boku. Wróć teraz do psa z głową w dół. Rozluźnij biodra. I małymi krokami idziemy do przodu. Płaskie plecy, wdech. Wydech, skłon. Wstajemy, wdech. I wydech. Ramiona w górę, wdech. Wydech, skłon. Płaskie plecy. Prawa, lewa w tył. Chaturanga. Pies głową w górę. Pies głową w dół. Połącz nogi prawa w górę. Z wydechem do brzucha
i do prawego ramienia i do lewego. Wydech prawy i wydech lewy. Zmień nogę, lewa w górę i to samo zaczynamy od lewego ramienia. Wydech raz i prawy dwa. I jeszcze raz, lewy raz i dwa. Wróć do siadu. Teraz zrobimy sobie troszeczkę inną wersję pozycji 90-90. Postaraj się nogę w rotacji wewnętrznej wyciągnąć mocniej łydkę na zewnątrz. Stopa jest grzbietem skierowana do podłogi. Druga noga jest w rotacji zewnętrznej. Na wydechu skręć. Skręcamy teraz w kierunku nogi skierowanej do tyłu, czyli mamy biodro w rotacji wewnętrznej. Wdech, powrót i zmiana do drugiej nogi. Wydech. Troszeczkę głębiej schowaj nogę. Wyciągnij ręce do przodu. I teraz podnieś biodra do góry. Napnij mocno pośladek nogi. Tej, która była w rotacji wewnętrznej, czyli tam, gdzie jest stopa skierowana w stronę podłogi. I wróć. W górę, napnij i wróć. Jeszcze cztery razy. Nie pomagamy sobie rękoma. Ostatni raz. I bez pomocy rąk przekładamy na drugą stronę. Teraz możesz pomóc sobie wyciągnąć łydkę na zewnątrz. Skręt do nogi z rotacją wewnętrzną, wydłuż plecy. Staraj się oddychać cały czas przez nos. Zmień stronę. Skręt do nogi z rotacją zewnętrzną. Długie plecy. Głębiej chowamy nogę. Wyciągamy ręce. Sześć razy góra i dół. Napinając teraz ten pośladek. Mocno idąc w górę napnij. Wracając rozluźnij. Ostatni raz, napnij, rozluźnij, bez pomocy rąk, przekładamy nogi, raz na prawo, raz na lewo. Jeszcze cztery, trzy, dwa, stop, przełóż ręce, góra, dół, cztery, trzy, dwa, jeden. Druga strona, 4, 3, 2, 1 i przejdź do Baddha Konasana. Połącz stopy. Teraz postaraj się wcisnąć palce mocno w podłogę. Palce dłoni z tyłu napierają, wyprostuj plecy. Otwórz stopy i ciągnij kolana w dół. I bardzo aktywna pozycja, czyli chcesz napiąć zewnętrzną stronę bioder, pośladki. Zewnętrzną stronę nóg, pracować mocno, tak żebyś czuła intensywną pracę. Rozluźnij wycieraczki. Ustaw nogi szeroko. Upadnisz konasana. Teraz spróbuj również popracować
zewnętrzną stroną nóg, bioder. Będziemy próbowały ściągać małe palce w dół, czyli stopy są bardziej skierowane w stronę podłogi, a nie tak jak zawsze w stronę sufitu. Mocno pracuj. Aktywna pozycja. Stałe napięcie, stała praca. Jeszcze chwilę. Rozluźnij i przenieś ręce do przodu. Jeżeli uda Ci się chwyć za zewnętrzne krawędzie, jeżeli czujesz, że od razu plecy się zaokrąbiły, zostaw ręce z tyłu, pochyl się do przodu. Wróć do góry i teraz otwórz klatkę, wdech. Mocno zapada się klatka, przeciwną ręką chwytasz za stopę. Otwierasz i wejdziemy do pozycji 90-90, czyli będzie w przeciwną stronę obrót, mocno ze skrętem. I wróć do środka. Przeciwna strona, wydech, wdech i rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, dołóż skręt kręgosłupa. I spróbujemy razem. Lewa noga do prawej ręki, obrót w prawo. I druga strona, lewa ręka do prawej nogi, wdech i skręt w lewo. I jeszcze raz, wydech, wdech, skręt. Wydech, wdech i skręt. Wróć do centrum. I wykonaj siad krzyżny. Zrelaksuj barki, szyję. Połóż się na plecy. Daj obie nogi do góry. Zrelaksuj nogi. I teraz z wydechem podnosimy nogi do góry. Wdech, wracamy. Wydech i wdech. Ostatni raz. Chwyć pod kolanami, kołyską, wstań do góry. Z wydechem zejdź w dół. Postaraj się skłon wykonać z miednicy, czyli wypchnąć biodra. Połóż brzuch na udanie, musisz prostować kolan. Zejdź głową w dół. Wdech, wstań i z wydechem po jednym kręgu wracamy. Ręce za głowę. Wydech, góra, wypchnij i wróć do leżenia. Spróbuj teraz z wydechem unieść nogi wysoko do góry. Wdech, opuścić nogi za głowę i wydech powoli po jednym kręgu. Wróć do pozycji wyjściowej. Jeżeli czujesz ból w dolnej części pleców lub nie jesteś w stanie tak wysoko unieść bioder w górę, zostań w pierwszej wersji, gdzie delikatnie podnosiliśmy tylko biodra, góra, dół. Wykonaj jeszcze 3 powtórzenia. Ostatni raz. Wydech, wdech i wydech. I przejdź na chwilę do świecy. Podnieś troszkę brodę. Pilnuj, żeby szyja nie przyklejała się do podłogi. Chcesz zachować tą wklęsłość, czyli lordozę części szyjnej. I teraz zrelaksuj nogi. Po tej sekwencji, gdzie pracowaliśmy dzisiaj dużo nad biodrami, przyda się zrelaksowanie bioder, nóg i mięśni na miednicy. Zupełnie luźno trzymasz nogi. Bardzo powoli nogi za głowę i po jednym kręgu wracamy.
Z wydechem przyciągnij prawe kolano do klatki. Wdech wyprostuj, wydech prawa ręka do boku, wydech skręt. Powrót do centrum, zmień nogę. Lewa ręka do boku, ciągniesz kolano na prawo, głowa w przeciwną stronę, wydech. I teraz ustaw stopy na szerokość bioder, kolana zgięte. Z wydechem podnieś biodra do góry, na chwilę otwórz zginacz biodrowy. Dzisiaj dużo było pracy w zgięciu stawu biodrowego, więc na koniec spróbujemy go trochę rozciągnąć. Jeżeli możesz, połącz ręce pod plecami, wypchnij wyżej biodra. Szerzej ręce. Po jednym kręgu odkładasz kręgosłup. Zacznij od górnej części pleców. Środkowa. Przejdź do dolnej. Dociśnij lędźwia. Dociśnij biodra. Na koniec zrobimy pozycję ryby. Jeżeli będzie ta pozycja dla Ciebie zbyt trudna lub masz kontuzję części szyjnej kręgosłupa, zaproponuję Ci za chwilę pozycję ze wsparciem. Cegłą, natomiast jeżeli wszystko w porządku, poprzez zgięcie łokci wejdź do pozycji. Połóż głowę na koronę, ściągnij barki w dół i do siebie mocno łopatki. Pozostań w tej pozycji. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, nie możesz w ten sposób ustawiać głowy, wykorzystaj książki, poduszkę, koc. Pomiędzy łopatki możesz ustawić w ten sposób i połóż głowę. Zrelaksuj stopy, ramiona. I powoli wyjdź z pozycji. Jeśli jesteś bez wsparcia w pozycji ryby, bardzo powoli przytul brodę do mostka i odłóż. Przejdź do relaksu. Zamknij oczy, zrelaksuj stopy. Możesz jeszcze pomachać stopami i palcami u rąk, u nóg. Oddychaj naturalnie. Zrelaksuj twarz. Skoncentruj uwagę na oddechu. Postaraj się utrzymać wdech i wydech takiej samej długości. Weź teraz głęboki wdech i głośno ustami wydech. Przenieś ręce za głowę, przeciągnij się. Kolano do klatki, pobujaj jeszcze na boki i kołyską wróć do siadu. Bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony dzisiaj czas i do zobaczenia na następnej lekcji.